porozmawiamy troszkę o prohormonach. Powiecie mi, że się sprzedają za prohormony. Może i tak, może i nie. Aczkolwiek nigdy nie polecałbym wam czegoś, czego osobiście nie spróbowałem. Teraz obecnie jestem w trakcie testowania takiego czegoś, Triple X, firmy ORB Pharmaceutics. Tutaj może będzie widać. I jest to prohormon, a tak naprawdę miks kilku prohormonów. W składzie to ma Epistan, Emdrol i Xtren. Te trzy rzeczy. Jest to bardzo fajne połączenie. Żeby nie być gołosłownym, że testuję, pokażę, że opakowanie już mi się kończy praktycznie. Także mogę coś więcej powiedzieć na temat tego środka. Generalnie jest to środek, który super nadaje się na budowanie suchej masy mięśniowej. Myślę, że na redukcję też nadawałby się świetnie. Ponieważ generalnie wszystkie rzeczy, które nadają się do budowania suchego mięśnia na redukcji, mogą znaleźć też swoje zastosowanie. Epi już chyba znacie. To jest pierwszy z prohormonów, który znajduje się w tej mieszance. Opowiadałem wam o nim w innym materiale. Natomiast dzisiaj opowiem wam troszeczkę o Xtrenie i o Emdrolu. Jakie tutaj są w ogóle dawki? Jakie tu są stężenia tego? Ogólnie jedna kapsułka ma w sobie 60 mg środków działających. I tak. Jest tutaj 10 mg Emdrolu, 30 mg Xtrena i 20 mg Epistan. Co mogę powiedzieć na temat tych dwóch nowych na moim kanale prohormonów? To tak, Xtren generalnie ma działać podobnie do trenbolonu. Nie jest na pewno tak mocny jak trenbolon. Czuć faktycznie, że jest troszkę podwyższona agresja, troszkę większa ciepłota ciała, co na trenie się też zdarza. Miewałem na początku troszkę problemów też ze snem. Myślę, że to właśnie ze względu na ten środek. I faktycznie czuć taki troszkę podkręcony metabolizm, jak to na trenie bywa, że niezależnie od tego, co się zje, to jednak ta masa mięśniowa jest całkiem czysta. Natomiast Xtren, jeśli chodzi o prohormony, jest jednym z takich ogólnie łagodniejszych środków. Ma takie działanie troszkę podobne do trenbolonu, ale ja raczej bym powiedział, że to jest prohormon, który nadaje się trochę dla osób początkujących. Na pewno nie ma takich skutków ubocznych mocnych jak trenbolon. Troszeczkę wiadomo podbije prolaktynę. Troszeczkę ta agresja wzrośnie, aczkolwiek to jest dużo słabsze niż na prawdziwym trenie. Natomiast jeśli chodzi o Emdrol, Emdrol to jest jeden z najmocniejszych prohormonów. I Emdrol, on buduje bardzo taką, można powiedzieć, że szybką masę, ale jest to też masa taka twarda, sucha, dobrej jakości. Bardzo dobrze powoduje taką bardzo dobrą pełność mięśnia. Na pewno nie powoduje, że staniecie się tacy wysuszeni, tylko bardziej tacy okrągli, ale przy tym nie będzie takiego zalania. Co do skutków ubocznych Emdrolu, są dosyć mocne, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej profilaktyki można je minimalizować, aczkolwiek tak, na pewno mogą się wam przytrafić typowe skutki uboczne dla prolaktyny, czyli problemy z libidem, ogólne samopoczucie takiej, poczucie takiej ospałości troszkę, zdarzyć się może też taka huśtawka nastrojów,
łatwo można przejść z dobrego humoru na zły i na odwrót. Tak, takie troszeczkę zachowanie jak u kobiet w ciąży. Co jeszcze? No rzeczy takie jak trądzik, wypadanie włosów, nadmierny porost włosów w innych miejscach. Wzrost agresji, to już mówiłem. Można się nabawić ginekomastii progesteronowej jak najbardziej. Natomiast no, od tego jest profilaktyka, tak? Jeśli no, generalnie badacie swoją prolaktynę, jeśli widzicie, że jej poziom jest wyższy niż być powinien, no to sięgacie wtedy po Dostinex czy Kabaser. Emdrol chyba w największym stopniu tutaj też wpływa na pracę wątroby. O ile to Epi i X-Tren, no troszkę mają wpływu negatywnego na pracę wątroby, to Emdrol ma dosyć mocne. Dlatego tutaj mogą się pojawić problemy z apetytem nawet mimo stosowania osłonek. Także tutaj nie oszczędzamy na osłonkach. Tutaj nie wystarczy jakiś tam Essentiale Forte, polecałbym dokupić do tego jakąś tutkę albo najlepiej Heparegen. Najlepszy jest Heparegen. Ja stosuję około 5 tabletek Heparegenu dziennie na 2 kapsułki X-Trena i tutaj próby wątrobowe udaje mi się utrzymać w normie. Oprócz tego stosuję jeszcze Leaf 52. Tak to mniej więcej wygląda. I chyba sami też zauważyliście, osoby, które się tym interesowały, że prohormony ostatnio coraz częściej można spotkać w takich właśnie miksach. I ja ogólnie uważam, że są to naprawdę zajebiście rozwiązane miksy, są świetnie połączone, bardzo przemyślane. Także jeśli ktoś chce, powiedzmy, zrobić mega masę, no to dostaje taki produkt, na którym zrobi po prostu mega masę. Jak ktoś chce poprawić po prostu jakość swojej muskulatury, niekoniecznie zwiększając swoją wagę. Tak jak na przykład ja na X-trenie, no, przed X-trenem ważyłem 123,5 kg, no to teraz ważę około 125 po prawie miesiącu stosowania, czyli przyszło mi jakieś 1,5 kg, co jest ogólnie niewielkim wynikiem, jakby porównywać to w stosunku z tym, co osiągnąłbym, powiedzmy, na metanabolu, bo metanabol rozpompowałby mnie tutaj tak, że prawdopodobnie ważyłbym z 4 albo 5 kg więcej, zależy też, prawda, od dawki. Aczkolwiek no tutaj na X-trenie, na Triple X-ie, przepraszam, połączenie tego Epi, które daje taki efekt dosyć podobny do Winstrolu, połączenie X-Trena, który daje efekt no, zbliżony do Trenbolonu, ale dużo, dużo słabszy. No i Emdrolu, który jest naprawdę potężnym środkiem. Ta masa nie wzrosła zbyt wiele, ale jakość tych mięśni, może tego teraz nie widać, ale na pewno widać po mojej twarzy, która mimo końcówki masy nie jest ulana, że te środki w sumie nie ciągną wody. One są naprawdę, jak decydujecie się na przykład na Triple X-a, to możecie się spodziewać bardzo jakościowej muskulatury. Jak decydujecie się na jakiś stack typowo pod redukcję, no to możecie się spodziewać naprawdę świetnej definicji, świetnego takiej nabicia twardości mięśni. No jak chcecie coś typowo pod masę, no to wybieracie też inny stack, który wam to pozwoli uzyskać. Także tutaj naprawdę fajnie są dobrane te rzeczy pod względem tego, jaki cel chcecie osiągnąć. Tak jak mówię, takie mieszanki, no tutaj jakbyście, to jest tak, jakbyście jedli 3 osobne prohormony, a nie jeden. A wiadomo, już jeden potrafi zdziałać spustoszenie w organizmie. Więc tutaj koniecznie profilaktyka. I to nie tylko osłonki na wątrobę. Oczywiście Heparegen to jest moim zdaniem taka podstawa przy prohormonach, szczególnie przy miksach prohormonowych. Ale też właśnie jakiś Leaf 52, jakaś tutka, czy środki typu Cycle Assist,
które też są wypuszczane przez firmy produkujące prohormony po to, żeby właśnie zapobiegać skutkom ubocznym tych prohormonów. Czasem taki dobry środek kosztuje tyle samo co prohormon, ale nie warto na tym naprawdę oszczędzać, bo zdrowie tu jest najważniejsze. I jeszcze jedna rzecz, trzeba też dbać o swój żołądek, kupując też odpowiednie osłonki lub używając odpowiednich naparów z ziół, co pozwoli na utrzymanie odpowiedniego pH w żołądku, żeby nie nabawić się powiedzmy jakichś wrzodów żołądka, które nieleczone potem mogą prowadzić nawet i do nowotworu żołądka. Ja tutaj oczywiście straszę, bo to nie jest tak, że weźmiesz prohormon, od razu masz raka żołądka czy chorobę wrzodową, jak najbardziej nie, ale trzeba mieć to na uwadze, trzeba mieć też na uwadze florę bakteryjną w naszych jelitach, stosując odpowiedni, znaczy stosując prohormon niszczymy generalnie każdy steryt oralny, no prohormony to nie ukrywajmy, są to sterydy, działają dosyć podobnie do sterydów, no w sumie ich działanie opiera się o działanie sterydów. Więc tutaj wątroba, żołądek, flora bakteryjna w jelitach to są rzeczy, które są po prostu niszczone, zabijane. Więc tutaj kupujemy porządny probiotyk, ale taki naprawdę porządny, nie za kilkanaście złotych, tylko taki, który no, trzeba na niego wydać przynajmniej z 8 tych albo i stówkę, który nie ma tych milionów bakterii 1 do 2, czy tylko powiedzmy 8 milionów do 10. No im więcej, tym generalnie lepiej. Najlepiej kilka szczepów tych bakterii, które są w tych probiotykach. I takie probiotyki trzeba stosować. Inaczej będziecie mieli spore problemy z trawieniem, spore problemy ze wzdęciami brzucha. Brzuch może być wydęty, co będzie też psuło naszą sylwetkę, bo zamiast ładnej, wąskiej talii po prostu nabawimy się takiego schorowanego bębna. Ogólnie Triple X uważam za bardzo, bardzo udany środek. Nie mówiłbym Wam tego, gdybym go nie stosował i gdybym sam nie zobaczył efektów działania. Także jeśli komuś zależy na poprawieniu takiej jakości i przy okazji zrobienia paru kilogramów takiego suchego mięsa, bądź nawet na redukcji, myślę, że na ujemnym deficycie kilokalorii bardzo fajnie poprawi się jakość i utrzyma się też takie nabicie, taka pełność tego mięśnia. To głównie za sprawą Emdrolu, który naprawdę fajnie działa pod tym względem. On nie powoduje takiego wysuszenia na wiór, tylko powoduje, że te mięśnie są takie pełne, okrągłe, bardzo nabite. To bardzo, bardzo polecam taki środek. No dzisiaj to tyle. Jeszcze miałem zrobić odcinek, dalszą część suplementacji i dopingu mózgu. Niestety troszkę się to przedłuża, za co Was bardzo przepraszam. Po prostu zebranie informacji też trwa trochę czasu, a ja też nie ukrywam, że tego czasu ostatnio no, mam z nim dosyć ciężko. Można powiedzieć, że go prawie, że nie mam. Także do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.